Przyjeżdża Francuz do Polski, dokonuje pierwszej prywatyzacji po komunie, więc polski bank, który okazuje się marionetką, doprowadza do jego upadłości. A nasz Francuz może trafić do więzienia za uprowadzenie 6 ton pszenicy. I pomimo absurdu tej historii, ty nigdy prawdopodobnie byś o niej nie usłyszał, gdyby nie ten film. Nigdy nie poznałbyś historii Michela Marbota oraz Malmy. Proszę się przyznać. Jestem Michel Marbot, jestem założyciel firmy Malma. To znaczy, ja jestem założyciel tej słynnej makarony, który kiedyś był reklamowany przez Sofia Loren. 22 lata w Polsce, pierwszy inwestor, który przyjechał do ten kraj w roku 90 po zmiany. Flying Atom. Główny partner kanału. Sieć kantorów stacjonarnych i bitomatów. Michel Marbot nie był pierwszym lepszym popychadłem. Michel Marbot to był ktoś. Śmiało można powiedzieć, że to taka tęga głowa. Ukończył Wydział Nauk Politycznych w Paryżu oraz INSTEAD, jedną z najlepszych międzynarodowych szkół przedsiębiorczości i biznesu. Mówił biegle aż w 7 językach, a w wieku 27 lat został dyrektorem francuskiego banku, a dokładniej oddziału w Grecji. Nasz Francuz do Polski przeniósł się z miłości. I to bardzo intensywnej miłości, bo porzucił on swój 400-metrowy apartament w Mediolanie i zamienił go na 40-metrowe mieszkanie w Warszawie. Ale tak jak wspomniałem, Michel to łebski koleś. On miał pewien plan. Dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że Polska dopiero wyszła z komuny. Rok 1990 to troszkę taki dziki zachód w Polsce. Poprzedni ustrój pozostawił trwałe ślady zarówno na ludziach, jak i na gospodarce. Michel przyjechał tu z intencją stworzenia czegoś wielkiego. I to też mu się udało. Pasją Michela było gotowanie. I to do tego stopnia, że podobno wystąpił w programie Smakosze Rozkosze, który był emitowany w Polsacie w latach 90. Michel stwierdził, że podąży za swoją miłością do gotowania i tak w roku 1991 dokonał pierwszej w postkomunistycznej Polsce prywatyzacji. Kupił on stary i zaniedbany zakład produkcji makaronu w Malborku. Dokonał tego wpłacając 100 tysięcy z własnej kieszeni oraz wspomagając się licznymi kredytami z francuskiego banku. Ale to dopiero wierzchołek góry lodowej, ponieważ na samo odnowienie zakładu oraz jego rozruszanie wydał ponad 50 milionów euro. I było to 2 razy więcej, niż uwzględniono w umowie prywatyzacji. Trzeba przyznać, że Michel naprawdę troszczył się o swoich pracowników, co nie było standardem w tamtych czasach. Zapewnił im ubezpieczenie prywatne, a także odszkodowanie na wypadek zwolnienia. Pamiętajmy, cały czas mówimy o okresie postkomunistycznym. Nie były to proste czasy dla statystycznego pracownika. Standardy, do których dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, wtedy nie obowiązywały. Ale jego pionierskie podejście nie było bez znaczenia w tej historii. Polacy w przyszłości mieli odpłacić się swojemu francuskiemu pracodawcy, ale dojdziemy do tego. Malma była również pionierem pod względem marketingu. Pierwsze reklamy, które pojawiły się w TVP, były właśnie reklamami makaronu. A w nich zachwalano smak makaronu hasłem "Nie ma jak u Malmy". I w tej wyjątkowej sytuacji marketing nie kłamał. Michel serio starał się, aby jego produkt był najwyższej jakości, a przecież mógł po prostu polecieć po kosztach. Polacy wciąż pamiętali puste półki w sklepach, więc cieszyliby się z czegokolwiek. Ale nie. Michel ściągnął do Malborka szwajcarskie linie produkcyjne oraz pierwszy zaczął importować pszenicę Durum z Kanady. I takie podejście się opłacało. Makaron z pszenicy Durum stanowił 30% rynku. Malma zaczęła stopniowo odkrajać sobie coraz większy kawałek tortu z rynku, aż przejęła 25%. A to przykuło uwagę włoskiego giganta Barilli, który musiał zadowolić się pozostałymi 5%. Włoski gigant Barilla próbował odkupić od Michela Malmę, ale dlaczego on miałby to robić? W końcu dobrze wiedział, że siedzi na górze złota, odnosi same sukcesy i liczył, że tak już będzie zawsze. W roku 2003 makaron Malmy został wybrany najlepszym makaronem na świecie. Tak. Makaron produkowany w Polsce był najlepszym makaronem na świecie. W reklamach Malmy występowała Sofia Loren, jedna z najpopularniejszych w tamtym czasie włoskich aktorek. I niech to dobrze wybrzmi. Polska produkowała najlepszy makaron na świecie i jedna z najpopularniejszych włoskich aktorek występowała w naszych reklamach. Malva mia, jak u mnie w domu.
Ja wiem, że dzisiaj może to nie robi aż takiego wrażenia, ponieważ jesteśmy obyci z reklamami, z influencerami oraz celebrytami, ale pamiętajmy, o jakich czasach mówimy. To naprawdę były marketingowe kroki milowe w wykonaniu Malmy. Malma osiągała niesamowite sukcesy, ale musimy pamiętać, że cały czas leciała na kredytach. To one tak naprawdę zapewniały możliwość tak dynamicznego rozwoju. I w tym tkwiła niestety słabość biznesu. Nawet po serii tak spektakularnych sukcesów firma Michela Marbota spłaciła dopiero 50% zobowiązań. A inflacja rosła, co skłoniło Narodowy Bank Polski do podniesienia stóp procentowych. W związku z tym banki zaczęły dociskać Malmę. Ale okoliczności wydawały się sprzyjać firmie. W 2004 roku Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Otworzyło się mnóstwo drzwi, z których przynajmniej kilka prowadziły do wielkiego międzynarodowego sukcesu. Jest jeden haczyk. Żeby przejść przez takie drzwi, trzeba mieć cholernie wielki plecak gotówki. Rozpoczęły się więc poszukiwania kolejnego kredytu. Michel dobrze wiedział, że otrzymanie kredytu będzie bardzo trudne. Dlatego postanowił szukać kapitału gdzie indziej. Wpadł na pomysł wejścia na warszawską giełdę i pozyskania kapitału prosto z rynku. Nie miał jednak odpowiedniego zaplecza i wiedzy, żeby to zrobić. Co więcej, Malma była zadłużona aż w 6 różnych bankach. I nie jest to takie dziwne. Banki często decydują się na takie ruchy, ponieważ to jest rozłożenie ryzyka pomiędzy różne placówki. Na wypadek, gdyby taka firma upadła, no to te straty jakoś się równoważą. A minimalizacja ryzyka w tej branży raczej powinna być priorytetem każdego. Jednym z tych 6 banków był bank PKO SA, ten z takim żubrem w logo. I to właśnie ten bank zaproponował Michelowi dwuetapowy plan wyjścia z tej patowej sytuacji. Plan banku PKO był całkiem prosty. Bank udziela Malmie kolejnego kredytu. Przy jego pomocy Malma pozbywa się wszystkich zobowiązań u innych banków. W tym wypadku mieliśmy już wyłącznie zobowiązania względem jednego banku. Następnie bank PKO pomaga Malmie wejść na warszawską giełdę. Dzięki wejściu na giełdę Malma miała uzyskać kapitał z rynku, przy pomocy którego miała spłacić zadłużenie względem PKO. Proste? Proste. Wydawało się to rozwiązaniem idealnym dla obu stron. Malma pozyskuje kapitał oraz będzie notowana na giełdzie. Natomiast PKO zyskuje solidnego partnera biznesowego oraz zarabia swoje na prowizjach oraz obsłudze kredytów. I gdyby PKO wywiązało się ze swoich zobowiązań, to dzisiaj w swojej półce zamiast makaronu Barilla lub Lubella miałbyś prawdopodobnie Malmę. Pierwszy etap przebiegł tak jak wszyscy zakładali, pomyślnie. Malma uwolniła się z zadłużenia u 5 innych banków i pozostała na smyczy PKO SA. Problem pojawił się z realizacją drugiego etapu. Firma miała wejść na giełdę, ale termin ten był przekładany raz, drugi, trzeci. Kończyły się pieniądze, a dopływu kapitału z rynku jak nie było, tak nie było. Co więcej, pojawiły się dość szybko karne odsetki, a Malma już nie miała kapitału na spłacanie ich. W ten sposób firma utknęła w pułapce kredytowej. Bank miał zastaw hipoteczny na całą Malmę, ale co z tego, skoro nawet cały zakład był w stanie pokryć wyłącznie 50% zadłużenia Malmy. Tym zabezpieczeniem to ogólnie tak średnio wyszło, bo żeby bank mógł wypłacić Malmie tak olbrzymi kredyt, potrzebne było równie olbrzymie zabezpieczenie. No a Malma go nie miała. Dlatego ktoś wpadł na pomysł kreatywnej księgowości. Dla przykładu ziemie, nieruchomości, które były w Malmorku, wyceniane były realnie na około 3 miliony złotych. Całkiem pokaźna suma, ale niewystarczająca, dlatego w papierach księgowych wpisano, że ta nieruchomość jest warta 150 milionów złotych. Bank denerwował się na to, że Malma nie spłaca swojego kredytu, dlatego zażądał natychmiastowej spłaty. Wypowiedział umowę, a Malma miała 14 dni na pozyskanie tego kapitału. Pamiętasz, jak mówiłem, że dobre traktowanie swoich pracowników się opłaca? W najtrudniejszych momentach Malmy wszyscy pracownicy stanęli na wysokości zadania. Pomimo, że pracownicy przestali otrzymywać pensję, to nie opuścili zakładów. Produkcja częściowo stanęła. Nie było wody, nie było prądu, ale byli za to ludzie, którzy byli gotowi walczyć o swoje miejsce pracy. Co więcej, to właśnie dzięki temu, jakie umowy były zawiązane z pracownikami, Malma mogła przetrwać przez tak długi czas. Pamiętasz, że Michel zagwarantował swoim pracownikom odszkodowanie na wypadek zwolnienia, które wynosiło 2-letnie wynagrodzenia?
To teraz słuchaj uważnie. Bank miał już tego dość. Stwierdził, że koniec tej zabawy, pora ogłosić upadłość Malmy i wniósł wniosek do sądu. Dla przypomnienia, w takich sprawach pojawia się syndyk. Syndyk ma proste zadanie. Sprzedać wszystko, co jest możliwe, za jak najlepszą cenę, żeby spłacić jak największą część zadłużenia. Problem w tym, że syndyk chciał sprzedać zakład, ale bez jego pracowników. A o ile dobrze pamiętasz, Michel podpisał ze swoimi pracownikami pewną specyficzną umowę. Zapewnił im 2-letnie odszkodowanie na wypadek zwolnienia. A to oznacza, że gdyby syndyk wszystkich nagle zwolnił, musiałby się liczyć z wielkimi odszkodowaniami. Odszkodowania te byłyby tak duże, że praktycznie przerosłyby koszt nieruchomości, które Malma posiadała. Oznacza to, że syndyk nie miał realnego interesu w likwidowaniu zakładu. Pojawił się inwestor, który był gotowy zapłacić nawet 85% długu Malmy. Chciał on odkupić działające przedsiębiorstwo, bo w końcu Malma wciąż była w dobrym stanie. Był to rentowny biznes, który można było przejąć, odbudować i cieszyć się świetnej jakości makaronem. No i pieniędzmi, które spływały na konto wraz z nim. Bank jednak z jakiegoś dziwnego powodu odrzucił tę propozycję. Zamiast tego bardzo naciskał na sprzedaż nieruchomości, które pokrywały zaledwie 20% zadłużenia Malmy. I w tym momencie większość osób wiedziała już, że coś w tej historii się nie klei. Dlaczego bank, którego nadrzędną rolą powinno być zarabianie pieniędzy, decyduje się odzyskać wyłącznie 20% zadłużenia zamiast 85%? Gdzie ta słynna minimalizacja strat? Otóż okazuje się, że bank wcale nie chciał minimalizować strat. Bank chciał czegoś zupełnie innego. I dochodzimy do rozwiązania tej tajemnicy i tego mrocznego sekretu, który tkwił tam gdzieś pod spodem tyle lat. Bank Pekao S.A. jest spółką publiczną, a pakiet większościowy ma włoski bank UniCredit. Jego prezesem w tamtym czasie był Alessandro Profumo, człowiek, który znajdował się w zarządzie włoskiego giganta Barilli, największego konkurenta na rynku Malmy. Co więcej, Profumo miał również bardzo zażyłe konotacje z firmą Pirelli, która była wielkim włoskim deweloperem. Oznacza to, że Profumo jako prezes banku UniCredit nie miał realnego biznesu w wskrzeszaniu Malmy. I pomimo tego, że bank powinien dążyć do odzyskania jak największej kwoty straconych pieniędzy, to w tym wypadku tak nie było. Plan Profumo był zupełnie inny. Profumo chciał doprowadzić przy pomocy banku Pekao do upadku Malmy. Wtedy firma deweloperska Pirelli mogłaby przejąć nieruchomości, a Barilla zyskałaby całkowitą dominację na rynku makaronów w Polsce. Przypominam, że ten rynek w tamtym czasie był wart 1,2 miliarda złotych. Malma miała upaść, Pirelli miało przejąć nieruchomości, a Barilla miała przejąć rynek. A wszystko to kosztem banku Pekao S.A., jego akcjonariuszy oraz firmy Malma. Ta afera związana jest z umową Chopina, która została podpisana pomiędzy Pirelli a bankiem Pekao na 25 lat. Dlatego proszę Cię serdecznie, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek, aby na pewno nie ominął Cię nadchodzący materiał. A teraz wracajmy do Malmy. Malma jest oddana w dzierżawę amerykańskiemu dzierżawcy. Tylko dzięki temu może jeszcze jakoś funkcjonować. Syndyk chce za wszelką cenę pozbyć się pracowników. W tym celu podobno były łamane ich prawa, utrudniano im sprawowanie obowiązków oraz ogólnie dążono do tego, aby sami się zwolnili. Dlaczego? Ponieważ gdyby sami odeszli z tej pracy, wtedy nie trzeba by było im wypłacać odszkodowań, które znajdowały się w umowie. Pracownicy jednak się nie poddawali. Podobno koczowali w zakładzie 24 godziny na dobę, pilnując, żeby nikt nie rozkradł urządzeń. Nie było prądu, nie było wody, nie mieli pensji. Mimo wszystko walczyli o swoje miejsca pracy. I historia Malmy to przede wszystkim właśnie historia tych robotników, którzy w postkomunistycznej Polsce walczyli o swój zakład, walczyli o to, żeby mieć gdzie pracować. A to wszystko miało zostać przekreślone przez szemrane układy banku, który nie przejmował się tym, że zlikwiduje tysiące miejsc pracy. Michel Barbot rozpoczął strajk głodowy przed ważnymi budynkami, takimi jak budynek Sejmu. Protest zawiesił dopiero w momencie, gdy minister sprawiedliwości oraz rzecznik spraw obywatelskich zgodzili się przyjrzeć tej sprawie. A Michel podczas tego protestu schudł ponad 8 kg.
Michel toczył około 120 spraw w sądzie. Aż w końcu o mało nie trafił za więzienne mury. Dokładniej mówiąc, został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat za 6 ton pszenicy. W teorii pszenica, która zalegała w elewatorach Malmy, nie należała do Malmy. Została zajęta przez bank na poczet niespłaconych kredytów. W związku z tym dzierżawca nie mógł przechowywać tam własnego zboża, ponieważ zalegało tam zboże banku. Michel wysłał kilkanaście pism do banku z prośbą o zabranie zboża, żeby zakład mógł poprawnie funkcjonować. Przez ponad rok nie udało się bankowi tego zrobić. Podobno, kiedy zboże zalega zbyt długo w niewentylowanym pomieszczeniu, to może dojść do samozapłonu. Odpowiadają za to drobne ustroje, które generują ciepło. Oznacza to, że pszenica zajęta przez bank tak naprawdę zmieniła się w tykającą bombę. Michel podjął trudną decyzję i zdecydował się sprzedać pszenicę, która należała do banku. I właśnie za to przywłaszczenie został skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Dodatkowo otrzymał zakaz prowadzenia spółek na 10 lat oraz musiał oddać bankowi 6 milionów złotych. Później jednak sąd apelacyjny złagodził ten wyrok, zmniejszył zakaz prowadzenia spółek do 3 lat oraz stwierdził, że ta pszenica nie była warta 6 milionów i stwierdził, że Michel nie ma obowiązku niczego oddawać bankowi. I doszło do momentu, w którym, aby syndyk mógł wypowiedzieć umowę dzierżawy, zmieniono prawo. Tak, dobrze słyszysz. Na potrzeby tej akcji zmieniono prawo. W lutym 2009 roku Sejm zmienił ustawę prawa upadłościowego i naprawczego. Od tego czasu pracownicy i rolnicy spadli z pierwszej do drugiej kategorii kolejności wypłacania wierzycielom. Oznacza to, że pracownicy stracili pracę, o którą starali się kilka miesięcy. Co więcej, stracili również możliwość uzyskania odszkodowania, które było im obiecywane przez Michela. Zakład w Malborku został zniszczony. W 2010 roku sąd uchwalił upadłość Malmy na wniosek banku Pekao S.A. W 2011 roku całkowicie zaprzestano produkcji w zakładach. Przypomnijmy, że mowa o firmie, która była rentowna, która generowała zysk operacyjny. Ona miała możliwość spłacać swoje zadłużenie, gdyby tylko pozwolono tam pracować. Oczywiście spłata kredytu zajęłaby znacznie dłużej, niż było to pierwotnie zakładane. Bank odzyskałby jednak swój kapitał, a firma dalej by funkcjonowała. Nie mówiąc już o ludziach, którzy w zakładzie mieliby pracę. W roku 2013 marka Malma oraz maszyny wykorzystywane przez firmę zostały wykupione przez firmę Maspex, czyli właściciela marki Lubella. We'll be right back.